Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku testowym. Na ostatnim odcinku pokazywałem Wam 13 paczek, które przyszły do nas z Chin z różnymi gadżetami i foliami. No i też mieliście zadanie napisać w komentarzu, który z pierwszych gadżetów będziemy testowali i najwięcej komentarzy miała folia fotochromatyczna na lampy przednie. I taki test dzisiaj przeprowadzę. Słuchajcie, tak wyglądało pudełeczko, jest odpakowane, folia jest w środku. Jest to folia do przyciemniania lamp, która pod wpływem promieniowania UV ciemnieje. Czyli jakby w dzień mamy folię ciemną, natomiast w nocy ta folia nam się rozjaśnia i mamy przezroczyste lampy. Czy to działa? Jak to działa? Dzisiaj to sprawdzę. Folia przychodzi w takim kartoniku, który nam nie będzie potrzebny. Odpakujemy sobie, zobaczymy jaka jest długość i czy wystarczy mi na dwie lampy. I potem zrobimy jakiś taki teścik, 50. Najpierw okleimy prawą lampę, zrobimy 50, zrobimy porównanie do lampy lewej, o ile ta folia przyciemnia, czy jest legalna. No podejrzewam, że nie jest to w 100% legalne, ale oprócz tego, że sprawdzimy efekt, jaki daje nam ta folia, to sprawdzimy w ogóle, czy da się tym materiałem pracować jak taką normalną PPF-ką. Ale najpierw chodźcie na dwór na chwilę. Akurat mamy Lexusa, który był oklejany cały bezbarwną folią ochronną i przyjechał na przegląd, więc będziecie mieli ładne tło. Ja chowam folię, żeby tutaj promieniowanie nam nie działało. Zobaczcie. Może tak? Ta folia już ciemnieje. No, robi się dużo, dużo ciemniejsza. Zaraz rękę odsłonię i zobaczycie, jaka jest różnica. Jestem dosłownie 2 sekundy na dworze. I zobaczcie, o ile folia przyciemnia się od samego słońca. Dodatkowo, jak sobie to wystawimy na słońce, no to zaraz cała folia będzie ciemna. Także, jeżeli chodzi o to, czy działa, to folia na pewno działa. Folia jest dostępna w 2 odcieniach. Widzieliśmy taką bardziej wpadającą w szary, chociaż dla mnie to jest fioletowy, tak jak widzieliście. Teraz sobie zmierzę. Aha, jeszcze jedno. Jak folia przychodzi, to jest zwinięta w rolkę i delikatnie odkleja się od linera. Także no to jest jakby minus troszeczkę. Nie wiem, jak ona będzie się układała na lampie. Dodatkowo, z tego co tak mogę wyczuć, powinna być jeszcze folia tutaj na zewnątrz, jedna zabezpieczająca taka przed transportem, przed uszkodzeniami. A czy tak jest? Oczywiście. I tą folię oczywiście musicie ściągnąć przed jakąkolwiek aplikacją, bo przez to folia staje się po prostu bardzo sztywna. Więc my tej folii nie chcemy. To sobie wyrzucimy. I teraz sobie zmierzę, czy w ogóle, no widzicie, jaka jest pogięta. Niestety to jest minus pakowania tej folii i zwijania w taki ciasny rulon właśnie z tą folią zabezpieczającą. Pytanie, czy mi to starczy na 2 lampy. Wolałbym tak. Nie chciałbym jeździć z jedną lampą przyciemnioną. Tyle jest mniej więcej połowa. No i tak powiem szczerze, że nie wystarczy do końca. Brakuje mi jakichś 7 cm. Natomiast bezbarwne folie ochronne będzie to mega nieprofesjonalne i tak się naciąga w pewnym stopniu. Więc spróbuję z tego kawałka po prostu naciągnąć materiał. Chociaż muszę się zastanowić, czy chciałbym to robić. A jakbym delikatnie pod skosem dał? Czekajcie, jak to jeszcze trochę ułożymy inaczej, to nie zabraknie aż tak dużo. Dobra. Mam inny plan. Idealnie. No, wziąłem taką bardziej gotową formatkę i idealnie starczy na 2 lampę, także będą 2 lampy przyciemnione. No i lecimy z całym procesem. Surface cleaner na szmatkę. Auto już było wcześniej umyte, także zostało doczyszczenie lamp. Jeżeli macie jakieś owady, no to trzeba to wszystko usunąć. Warto też przetrzeć ten plastik na górze i elementy sąsiadujące, żeby nigdzie tutaj brud nam się nie dostał pod folię. No i sprawdzamy. Oczywiście te lampy już mają ponad 2 lata i się mega piaskują. Jak to mówią, szewc bez butów wchodzi, więc mam zabezpieczony lakier, a nie zabezpieczone lampy. No już widać delikatne ślady wypiaskowania się reflektorów. Jakbym założył wcześniej bezbarwną folię ochronną, no to bym miał ładne, szkliste lampy, ale że tego nie zrobiłem, bo kleiliśmy auta klientów, no to mam co mam. No nic, klosz do wymiany. Niestety nie da się w takich lampach wymienić samego klosza, dlatego warto je zabezpieczyć, bo pewnie taka lampa kosztuje parę tysięcy, a zabezpieczenie tej lampy kosztuje 250 zł. No to jakby koszt żaden, przy tym, że możemy sobie zabezpieczyć reflektor na 10 lat. Zobaczcie, jesteśmy w cieniu, poza słońcem, folia jest z powrotem przezroczysta.
To sobie na chwilkę odłożymy na bok. Jak już odpuścimy lampę, aplikator, czyli woda demineralizowana z szamponem Johnson's Baby. Baby w zupełności wystarczy. Ściągamy sobie wodę, tak żeby nie było żadnych pyłków pod folią. No i zaczynamy aplikować folię. Czyli bierzemy sobie materiał, odklejamy liner. Od razu pryskacie wodą z Johnsonem lub z jakimś aplikatorem, lubrykantem, tak żeby Wam się nie elektryzował klej, bo może też przyjąć na siebie wszystkie pyłki. I to samo woda z aplikatorem na lampę. Patrzymy, jak mamy ułożenie. Ułożenie jest w tę stronę. Przykładamy formatkę do lampy. No i teraz tak, jeżeli chodzi o to, czy się zachowuje jak PPF, no to folia, tak jak widzicie, ma swoją rozciągliwość, więc no zachowuje się jak taki zwykły, normalny PPF. Zobaczymy, czy działa aktywator. Tutaj mamy aktywator, czyli IP z wodą demineralizowaną w stężeniu 20%. Bierzecie sobie, łapiecie początek takiej lampy, bo będziemy część folii rozciągać, żeby pozbyć się takich drobniutkich nadmiarów. No i w tym momencie folia powinna się tu przykleić. Naciągniemy folię, zabezpieczymy na końcu, wyraklujemy całość i będzie praktycznie gotowe. Czyli łapiemy sobie na końcu lampy, delikatnie naciągamy, bo tutaj dużo siły nie trzeba, ponieważ lampa też nie jest jakaś super trudna. Jest to chyba jedna z prostszych lamp. Wyraklowujemy sobie środek, resztę w dół, tutaj do góry i zabezpieczamy krawędzie. Jak to zrobić? Wypłukujemy szampon, który mieliśmy wcześniej, wodą z alkoholem i wszędzie doklejamy krawędzie. Ok, tutaj tak samo odklejamy, jeszcze raz dorzucamy wodę z alkoholem i doklejamy krawędzie. Jak folia jest sucha, jak chcecie wyraklować sobie jeszcze raz, to lekka mgiełka i można już całość wyraklować, tak żeby był poślizg na rakli. Jeżeli tego nie zrobicie i będzie sucha folia, to rakla może Wam się zatrzymać. No i teraz odwieczne pytanie na szkoleniach, które prowadzimy. Gdzie odcinać folię? Jeżeli mamy taką lampę, to nie możemy odciąć poza krawędzią, czyli nie możemy odciąć folii gdzieś tutaj poza lampą. Tu mamy krawędź lampy i milimetr od tej krawędzi będziemy odcinali na płaskiej powierzchni dookoła po obwodzie. I ten dźwięk, który tutaj słyszycie, to jest właśnie dźwięk nacinanej folii, a nie przecinanej, bo też są pytania, czy nie przecinamy lakieru. Więc my folię nie przecinamy, tylko my folię nacinamy, tak żeby ją potem oderwać po tym naszym nacięciu, dzięki czemu lakier lub lampa pod spodem jest ładna i bez żadnych rys. Lampę dookoła jeszcze raz wyprowadzamy, w sensie same krawędzie, i też warto wziąć sobie mikrofibrę, cokolwiek, żeby jeszcze osuszyć krawędzie, tak żeby już się w 100% nam dokleiły. No i ważna rzecz, że elementy oklejone bezbarwną folią ochronną muszą w ciepłym garażu, tak jak tutaj na przykład jesteśmy, swoje odstać, żeby cała wilgoć, która jest pod spodem, jeszcze odparowała. Jeżeli jest to full body, to musi być 24 godziny. Jeżeli są to same lampy i nie wygrzejemy tego, no to te parę godzin niech po prostu w ciepłym miejscu takie lampy sobie jeszcze postoją, zanim wyjadą na dwór, tym bardziej jak na przykład pada. Pierwsza lampa skończona, maskę zamykamy, pierwsza ocena, pierwszy efekt, lewa do prawej lampy. Jeżeli chodzi o mnie, to nie widzę tak naprawdę żadnej różnicy, w sensie jedna i druga jest tak samo przejrzysta. Jestem ciekaw, o ile ta folia ściemni tą lampę, więc wyjeżdżamy na dwór. Zobaczcie, tu mamy taką profesjonalną osłonę przed słońcem. Mam nadzieję, że to coś da, bo chcielibyśmy tak w czasie rzeczywistym pokazać Wam, jak się ściemnia lampa. Więc ja odklejam aparat na statyw i miłego oglądania. I'm on the scene, Billie Jean, had to let him know. Put my demons in that cage, then I let him go. Mama told me just to chill, but it's still still. When that ill will, got me turning into Kill Bill. Y'all taking shots, but your aim is funny. I give you the business, like our family came from money. Your chain is funny, if you paying rent and don't... Ale słońce razi.
idealną pogodę trafiliśmy na testowanie tej folii. Dajcie znać w komentarzu od razu, jak Wam się podoba, bo jeżeli chodzi tak o efekt ściemnienia, mega. Działa szybciutko, tak jak widzieliście, wszystko w czasie rzeczywistym, więc ta folia naprawdę się ściemnia dosyć szybko. Jedyne, co, do czego mógłbym się doczepić, co mi troszeczkę przeszkadza, wolałbym, żeby ten odcień wpadał w szary, czarny, niż właśnie taki fioletowy. Różnica między jedną a drugą lampą jest kolosalna, więc ja się zabieram za przyciemnienie drugiej lampy. Jestem mega pod wrażeniem, jak ta folia szybko działa. Słuchajcie, ja dopiero wjechałem autem, zamknąłem bramę. Zobaczcie. Lampa jest znowu przezroczysta. Znowu nie jest przyciemniona. Zajebiście to działa. Ledwo wyjechałem. No, szybko się przyciemniają, nie? No, strasznie. I spoko nawet. Wiesz, do kameleonowej szyby, która też jest fioletowa, też fajnie pasuje. Nie, no fajnie ci fioletowanie wygląda. Na TikToku, ale to dużo dłużej trwało. No, ja wyjechałem przed chwilą. No, strasznie szybko to. I najlepsze jest to, że jak wjedziecie do garażu, zamkniecie, z powrotem są bezbarwne. Nie widziałem, ale strasznie długo trwało to. Dużo dłużej jak tutaj. Też myślałem, że będzie to dłużej trwało, a to jest sekunda. Kolega właśnie powiedział, że jak wjeżdżasz na diagnostykę, no to od razu się wyjaśnia, tak? Zaraz jak wyjeżdżasz, znowu się robi ciemno. No, że w sensie tam nie ma przypału. Bo to działa na UV-ce, tylko słońce UV wytwarza, no lampy zwykłe ci nie wytwarzają UV, tak. Więc wjeżdżasz na diagnostykę, masz bezbarwne lampy. Dokładnie. Wyjeżdżasz, masz z powrotem ciemne. Mega, zajebisty efekt. Mi się bardzo to podoba. Słuchajcie, nie mam pojęcia jak z przepuszczalnością światła w tych lampach, jak tak ściemnieją. Efekt zajebisty. Montaż bardzo fajny, bardzo prosty. Da się normalnie na obłe lampy też tą folię zaaplikować. Jak wygląda? No tak jak widzicie, dla mnie mega pasuje do kameleonowej szyby przedniej, dla kameleonowego PPF-a, który mam na całym samochodzie. Jeszcze tylko brakuje mi na halogenach tej samej folii, ale to sobie już dociemnię potem. Jak dla mnie efekt 10 na 10. I myślę, że spokojnie wprowadzimy przyciemnianie lamp folią fotochromatyczną do naszej stałej oferty, więc jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście do nas wpaść na takie usługi, to zapraszam na maila biuro@wrapster.pl. Tam możecie złożyć zapytanie o taką ofertę. Myślę, że wprowadzimy przyciemnienie lamp folią fotochromatyczną do stałej oferty, więc jeżeli jesteście zainteresowani przyciemnieniem lamp folią fotochromatyczną, zapraszam na biuro@wrapster.pl. Tam składajcie zapytania. A ja, moi drodzy, powoli z tego miejsca będę się żegnał przy towarzystwie ciemnej lampy. Także zapraszam Was też na szkolenia, które prowadzimy przez cały rok. Kontakt do szkoleń macie w opisie. Wszystkie linki również zostawiam Wam w opisie. Wbijacie do nas na usługi oklejania, zabezpieczania i przyciemniania szyb samochodowych, nie tylko lamp. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Cześć!